Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Starosto, jeżeli chodzi o bieżącą sytuację szpitala i wykonanie po 7 miesiącach 2020 roku, to tak, na tą chwilę strata wynosi 3 898 000 i w relacji do amortyzacji, amortyzacja jest na poziomie 3 252 000. Jest to w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego, strata jest mniejsza o 1 900 000 złotych. I jeżeli chodzi o dalszą bieżącą sytuację, to mamy otwarte laboratorium COVID. Robimy tych testów około 200. Wczoraj przyszły dodatkowe urządzenia, jeden termocykler, jeden ekstraktor, a więc jakby dwukrotnie zwiększymy moc naszego laboratorium. Są to darowizny z Ministerstwa Zdrowia. Jeżeli chodzi też o bieżącą sytuację szpitala, to dobrym prognostykiem jest to, że w analogicznym okresie do roku poprzedniego zwiększyliśmy przychody o 8 milionów złotych, gdzie wykonanie przychodów jest na poziomie 82 milionów 640, natomiast po 7 miesiącach 2019 roku było to 74 miliony 323 tysiące. Jeżeli byłyby pytania,